Witajcie! Dla wielu z Was wrony to dziwne czarne ptaki, wyjątkowo sprytne, chciwe, nawet trochę złowieszcze. Jednak Gabi Mann ze Stanów Zjednoczonych jest zupełnie innego zdania. Dziewczynka zaprzyjaźniła się z całym ich stadem. Niezwykła przyjaźń młodej mieszkanki Seattle Gabi Mann i wron zaczęła się w 2011 roku. Czteroletnia wówczas dziewczynka, bawiąc się w ogrodzie, często rzucała jedzenie na trawę. Bardzo szybko zauważyły to wrony, które upodobały sobie pobliskie drzewa. Na ich obecność i zachowanie zwróciła wkrótce uwagę i sama Gabi, która zaczęła dzielić się śniadaniem ze swoimi pierzastymi gośćmi. Szczodrość dziewczynki bardzo spodobała się wronom i wkrótce wyczekiwały jej na drodze do przedszkola. Tak minęły 2 lata. Przez cały ten czas Gabi wraz ze swoją mamą regularnie dolewała wodę do poidła i dosypywała orzeszków do karmnika. I oto pewnego dnia dziewczynka, wsypując kolejną porcję do karmnika, znalazła w nim zepsuty kolczyk. Gabi zaniosła przedmiot do domu, jednak nie nadała tej sytuacji żadnego znaczenia. Niedługo potem dziwne prezenty zaczęły pojawiać się regularnie. Na ogół dzieci dostają prezenty z okazji jakiegoś święta. Jednak jeśli chodzi o Gabi, można powiedzieć, że każdy dzień był dla niej w takim razie świętem. Nie były to kosztowne prezenty, przynajmniej na początku. W karmniku dziewczynka znajdywała różnego rodzaju błyskotki, na przykład cokoły ze zbitych żarówek, zardzewiałe śrubki, fragmenty taniej biżuterii, guziki, kawałki metalu i plastiku, pojedyncze klocki Lego i inne drobiazgi. Oczywiście wrony najprawdopodobniej nie były świadome wartości tych podarunków. Najbardziej wzruszającym z nich z pewnością była metalowa plakietka z napisem "Najlepsza". Z kolei najcenniejszym prezentem było perłowe serduszko. Oczywiście jego wartość pieniężna była znikoma, ale dla Gabi było ono symbolem wierności i prawdziwej przyjaźni, co było dla niej ważniejsze od ich wartości pieniężnej. Tak samo jak wrony, dziewczynka podeszła do tych prezentów na poważnie. Swoją kolekcję przechowywała w specjalnym pudełku, które było podzielone na sekcje. Do każdej sekcji Gabi wkładała odpowiedni prezent i opisywała go datą. Pewnego razu dziewczynka zgubiła na ulicy pokrywę od aparatu. Zorientowała się, że jej nie ma dopiero wtedy, kiedy znalazła zgubę na brzegu jednego z poideł. Gdy prześledziła zapis z kamery, zobaczyła, jak wrona przenosi zgubioną pokrywę na dziedziniec, podchodzi z nią do karmnika i długo układa znalezisko na poidle. Cóż, może kiedyś nastąpi dzień, w którym wrony podarują jej kluczyki do Lamborghini albo worek pieniędzy, ale wtedy same orzeszki mogą im już nie wystarczyć. Po tej historii jakoś od razu zachciało mi się dokarmiać zwierzęta. A Wam? Jeśli tak, zostawcie lajka. Naukowcy przekonują, że wrony są nie tylko wyjątkowo mądre, ale również są w stanie zapamiętać zarówno tych, którzy je karmią, jak i ludzi, którzy stanowią dla nich zagrożenie. Profesor John Marslaff z Uniwersytetu w Waszyngtonie uważa, że wrony przynoszą takie prezenty nie tylko ludziom, ale i innym ptakom, nie upatrując w tym żadnych korzyści. Zdaniem profesora nie powinno stanowić problemu nawiązanie relacji z ptakami o tak dużej inteligencji. Wystarczy tylko nagradzać ich dobre uczynki orzeszkami lub innymi łakociami. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za lajki i pozytywne komentarze. Obowiązkowo udostępnijcie ten filmik znajomym. Do usłyszenia.